Jesteśmy w Opolu Szczepanowica, gdzie jak co roku powstaje szopka, piękna szopka i jak co roku pan Andrzej Toczek nadzoruje budowę tej szopki. Kiedy ona będzie już gotowa? Gotowa będzie w Wigilię, już dostępna do oglądania, a otwarta będzie do Trzech Króli, czyli do 6 stycznia. Czy w tym roku będzie to jak zwykle żywa szopka, będą tutaj zwierzęta? Zwierząt nie będzie, ale myślę obecność wszystkich przychodzących naszych parafian i mieszkańców Opola ożywimy to i będzie żywa. Szopka co roku dostaje nowy projekt, już po raz 22 zaprojektowałem kolejną szopkę. W tym roku pragniemy nacisk położyć na rodzinę, że rodzina jest bardzo ważna dla każdego z nas, dlatego też współpracujemy z księdzem Dzierżanowskim i tutaj powstanie taka również cała alejka, ścieżka edukacyjna, gdzie będziemy mogli zobaczyć, co ta fundacja robi w naszej diecezji. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wszystkich Państwa zaprosić do Opola Szczepanowice, do oglądania szopki, która już kiedy? W Wigilię będzie otwarta, więc można będzie przyjść i odwiedzać ją przez kolejne dni. Zapraszamy.